I ci no mija taki widok ze świątyni w Gunma, w prefekturze. I wejście oczywiście. Wielkie tori, tak? A tam dalej świątynia. Mocne, nie? Mocne miejsce. No właśnie. Wybraliśmy się do onsenu. Trochę dalej od Tokio, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jesteśmy teraz w prefekturze Gunma i no, jestem akurat po, więc czuję się trochę taki, no wiecie, po gorącej kąpieli. Widoki mamy takie. Jesteśmy w takim bardzo tradycyjnym hotelu, można powiedzieć, w tradycyjnym onsenie. Zatrzymaliśmy się na noc, ale wczoraj nie filmowałem, bo już była, jak to się wbiliśmy, była po drugiej, więc trochę, no nie było sensu. Widoki mamy takie. A jaki jest pokój? Już wam pokazuję. Tu łazieneczka, znaczy no, tylko kibelek, nie ma prysznica, wiadomo, no bo onsen, tak? Pokój wygląda tak. Futony, czyli te wyra, dron, oczywiście, musi być. No i co? No i to jest tyle praktycznie. To jest cały pokój. Tu mam wieszaczki z tej strony i stoliczek. Wejście. Oczywiście zasuwane. Lodóweczka. Tyle. Za całość zapłaciliśmy z onsenem, ze wszystkim, znaczy no bez śniadania. Zapłaciliśmy coś koło 5000 jenów za dwie osoby. Więc za noc nie tak nie strasznie, nie? Jeśli chodzi o miejscówkę. Plusem tego miejsca jest to, że porównując do Tokio ceny, na przykład jedzenia, tak? Na przykład jedzenia to no bez porównania, bo wczoraj jeszcze mieliśmy kolację taką ze znajomymi i za sashimi było w tygodniu za pół ceny, które kosztuje normalnie 390 jenów. Więc 195 zapłaciliśmy, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię, za sashimi. No w Tokio to jest niewyobrażalna cena, bo nie da się za taką cenę znaleźć za sashimi. A tu to chyba jest na porządku dziennym. Niższe ceny są i to jest zauważalne. Jesteśmy w knajpie, która ma limitowane edycje, znaczy limitowany numer. Możesz zamówić tylko 10 dziennie tego żarcia, czyli ryby i 5 innych na przykład tego. My zamówiliśmy sobie obie żeby do sprawdzenia i tylko 10, nie? Dziennie. A knajpa jest otwarta od 11.30. Jest godzina 11.31, więc trafiliśmy. Knajpa jest bardzo mała i to nie jest ich główny biznes, bo głównym biznesem, który się zajmuje tutaj miejscówka, to sprzedaż ryb. Więc mega specjalne miejsce. Teraz wiem, dlaczego to jest limitowane, ale rzeźnia. Miso, sałatka, to nie wiem co to. Jakieś tam snaki i patrzcie, to tak wygląda danie z ryby sashimi, shrimpy i inne takie. Kana ma to samo. Mam jeszcze rybkę.
A tu jeszcze jako appetizer flat fish, czyli płaska ryba. Ale rzeźnia, nie? Patrzcie, jak to wygląda, cały stół jak wygląda. Ostro, nie? Ostro. Ostro. Takie rzeczy tylko u nas. Wychodzimy z knajpy. Wchodzimy z knajpy, a jaka knajpa? Jakie wejście? Can I go, please? Jakie wejście do knajpy? Patrzcie, przede mną jest to, a tu jest wyjście. Czyli wychodzimy takim właśnie oto przejście. Normalnie dobre, nie? I tu jest znak, że tu jest wyżerka. W ogóle za rogiem, nie? Za rogiem. A sklep? Miejsca siedzące do czekania. A sklep z rybkami jest z przodu. Jest z przodu tutaj. Czy jak ktoś nie wie, no to już nie znajdzie, tak? Jak ktoś nie wie, to nie znajdzie. Dobra, rybki, no jak supermarket z rybkami. Jesteśmy sobie na ulicy, idziemy i przechodzimy obok czegoś takiego, patrzcie. A wiecie co to? To jest warsztat mojego znajomego, który rekonstruuje takie rzeczy. O. Rekonstruuje maszynki z II wojny światowej, a to co tu jest, to jest przerobiona wywrotka. Więc ma fantazję, a o tym wam powiem później, w następnym materiale. Tu jeden, tu amfibia niemiecka. Takie tam, małe, tam z tyłu sobie zobacz, o. Jazda, nie? Jazda. I jeep jeszcze tam z drugiej strony stoi. Yeah, record it.